Otwieram 35. 7. nadzwyczajną sesję 7. kadencji Rady Miasta Lublina. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 15 radnych co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam panią burmistrz wraz z pracownikami. Witam strażaków z ochotnicy Straży Pożarnej Lublin Masów oraz prasę. Przystępujemy do drugiego punktu. Dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza miasta pani Beaty Sieteckiej. Państwo radni otrzymali projekt uchwały z uzasadnieniem. Ja odczytam wniosek. Na podstawie paragrafu 5 ust. 1 regulaminu Rady Miasta Dębin wnoszę o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dębin z następującym porządkiem obrad. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach a. Wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dębin na 2016 rok. B. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Punkt 4. Zamknięcie sesji. Odczytam uzasadnienie, które było załączone do wniosku. Miasto Dębin ubiega się o dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dębin Masów w ramach projektu partnerskiego pod nazwą Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, współfinansowanego ze środków działania 6.1 Bezpieczeństwo Ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Województwa Lubelskiego o wpisaniu projektu do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych oraz umożliwieniem złożenia wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach obowiązującego systemu LSI 2014 powstała konieczność przygotowania dokumentacji w trybie pilnym. Do Urzędu Miasta Dębin wpłynęło pismo z oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP Województwa Lubelskiego dotyczące wymaganych dokumentów w tym zakresie. Jednym z wymogów jest dostarczenie do jednostki realizującej projekt w wyciągu z uchwały dotyczącej ujęcia wieloletniej prognozie finansowej wkładu własnego na realizację projektu. Przedmiotową uchwałę należy dostarczyć najpóźniej do 15 grudnia 2016 roku. Ponadto należy dostosować obowiązującą uchwałę budżetową Miasta Dębin w powyższym zakresie. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Miasta Dębin na 2016 rok zakłada m.in. w punkcie pierwszym zmniejszenie środków po stronie wydatków budżetowych w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w dziale Ochotnicze Straże Pożarne, wydatki inwestycyjne, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dębin Masów o kwotę 305 658 zł ze względu na brak możliwości realizacji tego zadania w roku bieżącym z powodu przesunięcia procedury aplikacji o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na 2017 rok. Punkt 2. Na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 6 grudnia 2016 roku zwiększenie budżetu po stronie dochodów o kwotę 189 400 zł w dziale Oświata i Wychowanie w rozdziale Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej. Wobec powyższego, biorąc pod uwagę krótki termin na realizację wyżej wymienionych uchwał, zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 12 grudnia 2016 roku uważam za zasadne. Przystępujemy do punktu 3a. Do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Dębin na 2016 rok. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez projektodawcę. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu pani burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. W projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie następujących zmian. Na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki z dnia 6 grudnia 2016 roku proponuje się zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 189 400 zł w dziale Oświata i Wychowanie w rozdziale Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków rozwoju Funduszu Kultury Fizycznej. Pani burmistrz proponuje zmniejszyć środki po stronie dochodów budżetowych o kwotę 495 058 zł, w tym w dziale gospodarka mieszkaniowa, w tym w rozdziale gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu użytkowania wieczystego o kwotę 30 000 zł do kwoty 104 000 zł z powodu niższych wpływów z tytułu tych dochodów niż przewidywane na początku roku. W dziale pozostała działalność dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 160 000 zł do kwoty 430 000 zł z powodu niższych wpływów z tytułu tych dochodów niż przewidywano na początku roku. Kolejna propozycja dotyczy zmniejszenia wpływów z tytułu opłaty targowej o kwotę 50 000 zł do kwoty 245 782 zł. Wpływów z tytułu podatku od środka transportowego od osób prawnych o kwotę 90 000 zł do kwoty 118 827 zł z powodu również niższych wpływów
niż przewidywano to na początku roku. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale gospodarka odpadami obchodzą 168 058 zł, dochody 1 534 942 zł z powodu niższych wpływów niż przewidywano na początku roku. Pani burmistrz proponuje zmniejszyć środki po stronie wydatków budżetowych w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale ochotnicze straże pożarne, wydatek inwestycyjny, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dęblin Mazów o kwotę 305 658 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku następnym. Dziękuję. Dziękuję. W związku z tym, że projekt uchwały nie był opiniowany przez komisję, proszę o zapisanie się do dyskusji. Czy są osoby chętne do zabrania głosu? Potem czy moje osoby skromne nie widzę więcej chętnych osób. W związku z czym udzielam sobie głosu. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, po raz kolejny mamy propozycję ze strony pani burmistrz o to, aby przy okazji zwiększonych dochodów, tutaj mamy jest dofinansowanie boiska przy szkole numer 2 oraz zmniejszenie środków na zakup samochodu, bo wiadomo, że w tym roku nie będzie możliwa realizacja jego, a jako kolejny projekt uchwały mamy w UPF-ie przesunięcie tego zadania na 2017 rok. Pani burmistrz chce zmniejszyć środki po stronie dochodów budżetowych. Ja składam wniosek, żeby tego nie robić, a te pieniądze, które zostaną z tego zwiększenia, czyli to jak powiedziałem wcześniej, ze szkoły oraz z tego zrealizowania kup samochodu przeznaczył do rezerwy ogólnej. Taki składam wniosek o uchwałę. Proszę o udzielenie głosu. Pani skarbnik. Panie Przewodniczący, wniosek Pana jest niezgodny z przepisami, konkretnie z artykułem 222 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje wielkość rezerwy budżetowej, która powinna wynosić od 0,1% do 1% wydatków. W momencie, kiedy Pan złożyłby taki wniosek, przekraczałby to 1% wydatków budżetu miasta na ten rok. Dziękuję. Dziękuję. Z tego, co się orientuję, jest to nie mniej niż. W związku z tym wydaje mi się, że rezerwa ogólna może być w tej kwocie, które po prostu zostaje przez Radę Miasta zaakceptowana, gdyż to pieniądze, które Rada może wydawać nie tylko od razu, ale też przeznaczyć na wydatki na przykład w następnym roku. Proszę Państwa. Pozwolę sobie zacytować wspomniany wcześniej artykuł ustawy o finansach publicznych. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Dziękuję. Nie wyższej niż 1%. Dobrze, rozumiem. To jest założenie, warunek wtedy, kiedy się tworzy budżet, kiedy jest uchwalany budżet. I ten budżet w ciągu, przy uchwale budżetowej, która jest na dany rok, on tak wyglądać i on tak wyglądał u nas. W ciągu roku są różne zmiany. W związku z tymi zmianami Rada Miasta może postanowić, bo mogą być różne inwestycje zdjęte i wtedy co z tymi pieniędzmi zrobić? Koniecznie trzeba je wydać? Nie. Można te pieniądze sobie zostawić i mogą przeznaczyć się na inne inwestycje, które będą na przykład w następnym roku. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Pana Święty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. W związku ze stanowiskiem Pani Skarbnik chciałbym się zapytać, jaka wysokość rezerwy budżetowej może być maksymalna kwotowo na dzień dzisiejszy, ponieważ my w ciągu roku budżetowego robiliśmy różne zmiany w uchwale budżetowej, więc jaka jest wysokość środków rezerwy budżetowej na dzień dzisiejszy i jaka maksymalna wysokość kwotowa rezerwy budżetowej ogólnej może być na podstawie pierwszej uchwały budżetowej i które wielkości są w tej chwili przekroczone. Proszę mi odpowiedzi. Rezerwę budżetową porównuje się do bieżącego stanu, czyli nie ma znaczenia ta rezerwa, którą uchwaliliśmy na początku roku, a stan budżetu na ten rok. Przed zmianami do budżetu, jak wskazuje załącznik numer 2 do projektu,
wydatki wynosiły 55 984 828 zł 94 grosze. Gdyby Państwo radni zdecydowali o tym, o czym Pani Burmistrz wnioskuje, czyli o zdjęcie samochodu strażackiego z bieżącego roku z wydatków, co również zaleca regionalna izba obrachunkowa. Plan wydatków po zmianach wynosiłby 55 679 170 zł, czyli 1%. Tak, dokładnie tak. Na tą chwilę rezerwa wynosi 293 815 zł. Kto jeszcze osoba chętnie zabrania głosu? Ja mogę tylko stwierdzić w ten sposób. No, przy poprzednich sesjach nadzwyczajnych też nam zarzucano, że robimy coś niezgodnie. Pani burmistrz tutaj mówiła, że to, co my decydujemy się na to, żeby zwiększać rezerwę, a nie zmniejszać jej propozycji odnośnie zmniejszenia dochodów. Powiedziała, że jest niezgodnie z przepisami. No, na razie wszystkie uchwały, które były podjęte przez Radę, nie zostały uchylone ani zaskarżone, w związku z czym były prawnie prawomocne. Wydaje mi się, że powinniśmy przyjąć takie stanowisko, jakie ja zaproponowałem. No i zobaczymy, czy mamy rację my, jako Rada Miasta, kiedy się martwimy o inwestycje na następny rok, czy też będzie miało rację, nie wiem, czy wojewoda, czy RIO, który stwierdzi, że musimy koniecznie te pieniądze wydawać. Mi się wydaje, że to są nasze pieniądze i my jako radni powinniśmy decydować, na co te pieniądze wyznaczymy, tym bardziej, że my ich nie wydajemy w nieuzasadniony sposób, tylko chcemy po prostu je racjonalnie zagospodarować na roku następnym. Tyle, dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Pani skarbnik, proszę bardzo. Słowo do komentarza pana przewodniczącego. Zwracam uwagę tylko na to, że pani burmistrz w swoim projekcie uchwały nie planuje żadnych wydatków, czyli nie wydaje pieniędzy. I czy one zostaną w rezerwie budżetowej na rok następny, czy zostaje pomniejszony budżet o tą kwotę, to nie rości kolejnych wydatków. Czyli jeżeli pan przewodniczący martwi się o budżet na przyszły rok, to zupełnie, czy to będzie projekt pani burmistrz, czy pana przewodniczącego wniosek, nie zmieni to stanu budżetu na rok przyszły i stanu środków finansowych na początek przyszłego roku budżetowego. Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście ja nic nie mówiłem, że to, że rozmieszane dochody, to w jakiś sposób to nas tutaj wpływa. Chodzi mi o to, że do końca roku, kiedy będzie ostatnia sesja tak zwana czyszcząca, no raczej ciężko oszacować jest tak naprawdę, jakie to będą wydatki, znaczy, przepraszam, jakie to będą dochody budżetu. W związku z czym powinniśmy na tej ostatniej sesji to wszystko unormować i stwierdzić, które zostały dochody zrealizowane w jakiej kwocie i tak głosować po prostu, a na dzień dzisiejszy możemy śmiało zrobić ten, jak ja mówię, wydaje mi się, że nie popełnimy żadnego tutaj odstępstwa od przepisów finansowych. Dziękuję. Jeżeli nie ma nic innej dyskusji. Proszę Państwa, ja przyszedłem uczcić tutaj stan wojenny, a szczególnie bohatera stanu wojennego towarzysza Bielaka. Brawo. Ale pan zakłóca dzisiaj spokój na sesji. No, proszę opuścić, bo będę musiał wezwać policję. Proszę Państwa, to jest sesja. Proszę opuścić obrady. Przepraszam Państwa za incydent, na który mam wpływu. W związku z powyższym, że nie ma chętnych zabrania głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Mamy dwie propozycje rozstrzygnięcia projektu uchwały. Jest propozycja projektodawcy, czyli pani burmistrz. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w tej formie? Proszę o podniesienie ręki w górę. Proszę powiedzieć nie wysoko, a proszę o wytrzymanie, że można było spokojnie policzyć. 4 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę powiedzieć ręki w górę. 9, 10. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Mamy rozstrzygnięcie radnego Chłopowskiego. Kto jest za tym rozstrzygnięciem? Proszę podnieść ręki w górę. Kto jest za? 10 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść ręki w górę. Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o podniesienie ręki w górę. 5 osób. Dziękuję i przystępujemy do głosowania całej uchwały wraz z rozstrzygnięciem przygłosowanym przez Radę Chłopowskiego. Kto jest za przyjęciem uchwały? 3A. Proszę o podniesienie ręki w górę. Proszę przeliczyć. 11. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki w górę. Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o podniesienie ręki w górę. 4 osoby.
kwestii formalnej, tak? Pani skarbnik chciała. Proszę bardzo, się do głosu. Pani przewodnicząca, ja jeszcze mam prośbę o powtórzenie tego wniosku, bo ja zrozumiałam, że według pana wniosku nie zmniejszamy dochodów, ale co zrobimy ze środkami, które wpłynęły na zespół szkół, na szkołę podstawową numer 2? Ja mówię wyraźnie, że do rezerwy ogólne przeniesienie środków ze szkoły oraz z niezrealizowanego zasobu samochodu. Ja to powiedziałem do wniosku. Czyli tak, ściągamy samochód i wkładamy go do rezerwy, tak. Wprowadzamy dotacje i też wkładamy do rezerwy. Tak się wyraźnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozpatrujemy teraz, przechodzimy do punktu 3b, projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Proszę o przedstawienie projektu uchwały. Przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Pani Burmistrz przedstawiam projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Dęblin. W projekcie dostosowano prognozę kwoty długu do aktualnego budżetu na 2016 rok oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie na 2017 rok pod nazwą Zabezpieczenie Przeciwpożarowe i Przeciwpowodziowe Województwa Lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w kwocie 330 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zapisanie się do dyskusji. Kto chciałby zabrać głos? Radna Rewina, proszę o głosu. Ja chciałam zapytać panią burmistrz. Jest rozbieżność między projektem uchwały budżetowej na 2017 i WPF-em. W tym momencie, teraz tą uchwałą wkładamy te pieniądze do WPF-u, ale nie ma go w projekcie budżetu. Ja się chciałam zapytać. Bo pani burmistrz, skąd pewnie w autopoprawkach będzie? I ja się chciałam zapytać, skąd pani weźmie pieniążki na samochód? Bo do tej pory pani nie wprowadziła. Proszę o udzielenie odpowiedzi. I jeszcze jeden, bo to jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, jak brzmi pismo? Dostaliśmy tutaj w wyjaśnieniach. Mamy, że zgodnie z pismem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych czy Straży Pożarnych, ale nie mamy tego pisma starokopii. Kiedy ono przyszło i jakie ma brzmienie? Panie sekretarzu. Jeszcze jest tutaj prawda, że pan jest również tak jakby do w tej samej sprawie tego pytania. Proszę bardzo, udzielam głosu. Bardzo proszę. Zachęćmy ja w tej samej sprawie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Burmistrz, Szanowni Państwo. W zasadzie uprzedziła mnie koleżanka radna z tym pytaniem, ale ja chciałbym o coś takiego poprosić, żeby na dzisiejszej sesji w związku z tą rozbieżnością, ze złożonym projektem budżetu na 2017 rok, gdzie nie znalazły się środki na zakup samochodu dla OSP w Masowie, a pani burmistrz na jednej z sesji, kiedy na ten temat rozmawialiśmy, wyraziła się, czy powiedziała w ten sposób, że środki w budżecie na rok 2017 na zakup samochodu znajdą się wtedy, jeżeli będą oszczędności z przetargów na zadania inwestycyjne. Tak to pani burmistrz wtedy się wyraziła. Czy rzeczywiście to w ten sposób będziemy szukać środków w budżecie przyszłorocznym na zakup tego samochodu? Czy pani burmistrz przed uchwaleniem budżetu wprowadzi autopoprawkę, żeby wielkość odpowiednich środków na zakup tego samochodu znalazła się w budżecie? Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Szanowni Państwo, kwestie pisma. Bardzo proszę pana sekretarza z pytania. Pisma? Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, pismo Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego OP3rzymskie.2 łamane na 60 łamane na 2016 z dnia 28 listopada 2016 roku, data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Dęblin 30 listopada 2016 roku. Pismo jest skierowane do gmin partnerskich dotyczących projektu RPO.
dotyczy przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu partnerskiego pod nazwą Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych współfinansowanego ze środków działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szanowni Państwo, w związku z podjęciem decyzji przez Zarząd Województwa Lubelskiego o wpisaniu projektu strategicznego pod nazwą Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych do wykazu zidentyfikowanych projektów pozakonkursowych oraz umożliwienie złożenia wniosku o dofinansowanie tego projektu w ramach obowiązującego systemu LSI 2014. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące procesu pracy nad wnioskiem wraz ze wskazaniem niezbędnych załączników, jakie będą musiały być dostarczone przez lidera projektu, to jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego oraz partnerów, to jest gmin zapewniających wkład własny do projektu. Przyjęto założenie, iż całość prac nad przygotowaniem wniosku i wymaganych załączników potrwa około 3 tygodnie i zakończy się formalnym złożeniem wniosku w generatorze wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2016 roku. Po stronie lidera projektu będzie należało przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności oraz niektórymi załącznikami, w tym umowa partnerska, formularz OOŚ, specyfikacja techniczna zakupowanego sprzętu, kosztorys inwestorski, harmonogram rzeczowo-finansowy. Z kolei partnerzy projektu będą musieli dostarczyć niezbędne dane do analizy finansowo-ekonomicznej projektu, szczegóły załączniku 1.1 oraz szereg załączników, w tym m.in. takie jak wyciąg z wieloletniej prognozy finansowej o zapewnieniu wkładu własnego na współfinansowanie projektu, rachunek zysków i strat, bilans za ostatni rok, zaświadczenie Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT, umowa o prowadzenie rachunku bankowego dla projektu, szczegółowy wykaz załączników, jakie będą musiały być dostarczone przez lidera i partnerów projektu oraz oczekiwane terminy ich dostarczenia zawarto w załączniku 1 do niniejszego pisma. Kluczową sprawą będzie z pewnością dostarczenie przez wszystkich partnerów wyciągu z uchwały Rady Gminy w sprawie zapewnienia wkładu własnego na realizację przedmiotowego projektu wieloletniej prognozie finansowej. I tutaj ze względu na to, że na chwilę obecną nie wiadomo po jakim ostatecznym kursie będzie przeliczony wkład z Unii Europejskiej 4 427 784 euro, proponujemy zabezpieczyć nieco większą kwotę w swoich budżetach. Tak wystarczyło na większy budżet projektu po przeliczeniu wkładu z UE powyższym kursie niż to jest obecnie w momencie, kiedy będzie podpisywana umowa o dofinansowaniu. Z naszych symulacji wynika, iż przy kursie przeliczeniowym nawet 4,60 zł za euro należy zabezpieczyć wkład własny na poziomie 320 tysięcy złotych dla jednostek, które odpowiedziały się za zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, czyli to dotyczy akurat nas. Ale dla większego bezpieczeństwa i uniknięcia ewentualnych problemów w przyszłości proponujemy, by była to kwota 330 tysięcy złotych i taką sumę prosimy zabezpieczyć na współfinansowanie tego rodzaju wozu ze środków własnych w ramach przyjmowanych uchwał WPR. Dalej jest to odnośnie jednostek, które wyraziły chęć zakupu ciężkich samochodów, to nas nie dotyczy. Więc inną ważną kwestią będzie podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy liderem projektu, gminami partnerskimi oraz jednostkami OSP, które będą docelowo wykorzystywać zakupiony sprzęt. W tym tygodniu zostanie, i tu są dalej ogólnie opisana cała procedura, jak to ma wyglądać, że zostaną przesyłane załączniki, są podane dane kontaktowe do osób, które zajmują się przygotowaniem wniosku i specyfikacji i studium wykonalności. Są podane maile, telefony i pismo posiada takie załączniki jak właśnie załącznik 1.1, wykaz załączników do przygotowania przez lidera i partnerów w ramach pracy nad wnioskiem aplikacyjnym. I z tych wszystkich tutaj 15 rzeczy nas dotyczy, żeby tak już może nie czytać wszystkiego. Oświadczenie o prawa do dysponowania nieruchomością na cele projektu. To nam prezes Ochotniczej Straży Pożarnej podpisze. Dokumenty wnioskodawcy potwierdzające zapewnienie środków finansowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu. To jest w przypadku gmin będzie to wyciąg z uchwały dotyczącej ujęcia WPF wkładu własnego na realizację projektu. Sugeruje się tutaj ponownie, by była to kwota co najmniej 330 tysięcy złotych. Z okresem wydatkowania, bo uciekło im, że w pierwszym kwartale 2017 roku.
chociaż nie jestem, nie chcę tego w czwartym, tak, albo trzecim. Rachunek zysków i strat, umowa o prowadzenie rachunku bankowego z oddzielnego dla oczywiście całego zadania, bilans za ostatni rok, zgodnie z przepisami o rachunkowości, zaświadczenie Urzędu Skarbowego o statusie podatnika VAT oraz oświadczenie o kwalifikowalności VAT. Kolejny załącznik. To są różnego rodzaju tabelki, które należało wypełnić, dotyczące kosztów, jakie są ponoszone przez gminę na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Są to dane z jednostki OSP dotyczące ilości wyjazdów, jakie to wyjazdy były za 2015 rok. Kolejny załącznik, oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Kolejny załącznik, oświadczenie o kwalifikowalności VAT. I ostatni załącznik, jest to harmonogram rzeczowo-finansowy dla całego projektu, czyli 40 bodajże 3 gmin, jeżeli się nie mylę. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze odpowiedź, tak, na pozostałą część pytania. Szanowni Państwo, ja postaram się odpowiedzieć tu dwa w jednym pytaniu, bo powiem, pytania się łączą merytorycznie. Szanowni Państwo, jak przypominacie sobie z sesji 9 listopada tego roku, rozważaliśmy również możliwość zdjęcia po stronie wydatków kwoty dotyczącej zakupu samochodu strażackiego i przesunięcie tej kwoty na inne zadania, bowiem jak wynikało z informacji, jakie na wspólnym posiedzeniu z wójtami i burmistrzami przekazał Oddział Wojewódzki Związku czy Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego, jeszcze na ówczesny czas i na czas również tworzenia projektu budżetu, wynikało, że zakup samochodu nastąpi nie wcześniej niż w czwartym bądź w czwartym kwartale 2017 roku, bądź duże prawdopodobieństwo było w pierwszym kwartale 2018 roku. Prace, jak widać, po tym piśmie, które jeszcze wpłynęło, proszę dokładnie, wpłynęło 30 listopada tego roku, jak się okazuje, prace w zakresie dokumentacji i zakupu zostały przyspieszone. W tym piśmie Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, proszę Państwa, poinformował nas, jaka będzie treść umowy partnerskiej dotycząca realizacji projektu Zabezpieczenie Przeciwpożarowe i Przeciwpowodziowe Województwa Lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, bo tych, proszę Państwa, chętnych do zakupu jest 44 gminy. Oraz przedstawił do tej umowy partnerskiej załącznik numer 1, a załącznik numer 1 dotyczy harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, który zakłada, że opracowanie studium wykonalności ma nastąpić w miesiącach styczeń, luty, marzec 2017 roku. Dokumentacja przetargowa ma zostać wykonana w miesiącach od marca do czerwca przyszłego roku. Zakup średnich pojazdów specjalistycznych i zakup ciężkich pojazdów specjalistycznych zarząd przewiduje na miesiące od lipca do końca listopada 2017 roku. W tym samym okresie zarząd przewiduje również ponoszenie kosztów zarządzania projektem. W związku z tym, że harmonogram stanowi integralną część tej umowy, przyspieszone zostały również prace związane z przygotowaniem dokumentacji na zakup samochodów. Tym samym, jeśli chodzi o Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, który jest liderem w tym projekcie, szybciutko postaram się, aby wystąpił do wszystkich gmin, aby wszystkie gminy dostosowały się do tego harmonogramu i podjęły wcześniej decyzję w WPF-ach o tym, że w przyszłym roku jednak taki zakup zostanie zabezpieczony. W związku z tym my również przystąpiliśmy do współdziałania w zakresie przygotowania dokumentacji i na dzisiejszej sesji przygotowaliśmy uchwałę zabezpieczającą środki na przyszły rok w WPF-ie w wysokości wymaganej przez lidera projektu. Środki te, ponieważ nie zostały ujęte w projekcie budżetu na 2017 rok,
Zamierzam znaleźć, będzie trudno, bo sami Państwo wiecie, że te zadania, które zostały zabezpieczone w 2017 roku, to jest większość zadań z dużych projektów oraz z projektów wniosków, które zostały złożone do RPO o dofinansowanie. Jednakże postaramy się autopoprawką wprowadzić z wolnych środków z roku bieżącego, ponieważ wiemy, że jest to ważny wydatek, na który czekaliśmy rok za długo, bo ten rok byłby troszeczkę łatwiejszy, wydatkowaniu środków na zakup samochodów, ale przyszły rok myślę, że dołączymy do innych pozostałych gmin i te środki na zakup samochodu zostaną w projekcie budżetu wprowadzone autopoprawką burmistrza przy uchwalaniu budżetu. Dziękuję. Dziękuję, pozwolę sobie udzielić głosu. Pierwsza sprawa, Pani Burmistrz, to nawet nie jest mój wniosek, ale powinna być chyba rzeczą oczywistą, że jeśli Pani zwołuje sesję i na podstawie jakichś dokumentów, które przyszły tutaj na to z zarządu wojewódzkiego, to jest PRP, to powinniśmy przynajmniej kopię tego pisma otrzymać do Biura Rady Miasta, przynajmniej egzemplarz. Ja nie mówię, że każdy radny ma materiał na sesję, ale taki egzemplarz pisma powinien być, żebyśmy nie zdawali takich pytań, jak dzisiaj to mają miejsce. Gdyż no, jak podnosimy za 1700, to sobie nie zawsze podnosimy, mieć czas, żeby dokładnie zapoznać się z takimi dokumentami. W związku z czym ja przypominam, że takie dokumenty powinny być dostarczone razem z wnioskiem o zwołanie sesji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest tego typu, że chciałbym teraz powiedzieć i przypomnieć radnym, po co były te wspólne działania o to, żeby jak najwięcej wolnych środków zostawić na następny rok. Wszystkie te, które były podejmowane przez nas uchwały odnośnie zmian w uchwale budżetowej, czyli to, żeby nie wykonywać utwardzenia tylko części placu targowego oraz utwardzenia alei na cmentarzu czy inne inwestycje, które Pani Burmistrz proponowała w tym roku jeszcze, my chcieliśmy, żeby te pieniądze zostały dlatego, żeby między innymi zrealizować tę inwestycję, jaką jest zakup tego samochodu w następnym roku. I dlatego takie działanie podjęliśmy, o czym przypominam w Wysokiej Radzie. Dziękuję. Czy wszyscy już chętni zabrali głos w dyskusji, czy są jeszcze osoby? Nie widzę, zamykam listę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały 3B? Proszę podnieść rękę i górę. 14 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i górę. Kto się wstrzymał głosu? Proszę podnieść rękę. Stwierdzam, że Rada Miasta Zemlin przyjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Przystępujemy do punktu 4. Zamknięcie sesji. W związku z przerwaniem porządku obrad zamykam 35. Szumową nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Dziękuję wszystkim za uwagę.